Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym naszym drapingu, słuchajcie, we wtoreczek, 12 września. Taki dziwny, nie? Taki dziwny, chociaż po opisie już wiecie, po opisie już wiecie o co chodzi, bo dziwny, bo co to takie kosmiczne 7.30 i Lucky 7, czyli ta no, prawie najtańsza zdrapeczka i ta najdroższa zdrapeczka ze szczęśliwą, mam nadzieję, siódemką, słuchajcie. No i też jest to taki jakby draping urodzinowy, tak by można powiedzieć. No mam dzisiaj urodziny, mam dzisiaj urodziny. Pomyślałem sobie, no co by tutaj w te urodziny zdrapać, słuchajcie. No i tak sobie pomyślałem, żeby właśnie taką za 30 i za 2 złote. Dlaczego? No bo dokładnie kończę dzisiaj tyle lat. Właściwie tu plusik musi być, bo tyle to by było 302. Słuchajcie, tu plusik, czyli 32. Wkład dzisiaj 32 złote. Ja kończę dzisiaj 32 lata. Zobaczymy, czy te zdrapeczki za te 32 złote będą dzisiaj dla mnie szczęśliwe. Czy raczej wręcz odwrotnie, słuchajcie. Tyle lat już. Kurczę, stary już jestem. Już starość, słuchajcie. No może nie starość, ale już ta młodość to przeminęła. Ta młodość to przeminęła. Starość to za dużo powiedziane. Starość to za dużo powiedziane. No dobrze, co? Bierzemy się i drapiemy. Myślę, że my standardowo zaczniemy od najtańszej zdrapki. Skończymy na najdroższej, no to będzie mocny przeskok, tak? Ale właśnie zrobimy najpierw Lucky 7, czyli tą dwójeczkę, tą końcóweczkę, a potem tą trzydziestkę. Słuchajcie, zobaczymy, co tam się kryje. Zobaczymy, co tam się kryje. Mam nadzieję, że coś naprawdę fajnego. To co? Lucky 7, słuchajcie, na tapecie. Ale zanim jeszcze tylko zaczniemy, to mam do was bardzo dużą prośbę o zrobienie mi takiego prezentu urodzinowego. Taki fajny prezent urodzinowy, słuchajcie, to będzie zostawienie łapeczki w górę. Naprawdę, słuchajcie, to nic nie kosztuje, nic nie te. Tam zostawienie łapeczki w górę. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo cię o to proszę. Zasubskrybuj mój kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i będzie mi też bardzo miło, jak napiszesz jakiś komentarz, tak? Naprawdę, to jest takie bardzo miłe, bardzo motywujące. Z góry. Wielkie, wielkie dzięki za taki pak. No to co? No to teraz to już naprawdę nie rozgaduję się bardziej. Bierzemy się i drapiemy. Standardzik, czyli wygrywające liczby i nasze liczby. No i jest bonusik, w którym można dyszkę zgarnąć na strzała, tak? Nie tyle strzałę, co na podkowę. Lecimy, lecimy i drapiemy. Będziemy szukać 25. I osiemnastki. O, osiemnastkę to bym mógł kończyć, słuchajcie, tak to? To tak. To fajnie. Kiedy to było, nie? O, kurczę. No dobra, lecimy. 24. Oboczek co do 25. Szesnastka. Pudło. 28. Pudło, niestety. 19. Oboczek co do osiemnastki. 13. Pudło niestety. 22 również pudło. 26 oboczek co do 25 i 29 również niestety, słuchajcie, pudło. To co, sprawdzamy? Jest podkowa? Jest. Nie ma. Niestety jest słońce, słuchajcie. A to oznacza, że Lucky 7 niestety nie jest dla mnie szczęśliwe. Mimo, że nazwa mówi zupełnie coś innego, ale tutaj mamy pustaczka. Sprawdzamy sobie kontrolne. Jest F, jest C i L. No czyli mamy tu już tą stuprocentową pewność, słuchajcie, że mamy tutaj pustaka. No niestety odkładamy, odkładamy, ale czas na tą najdroższą zdrapkę, słuchajcie, dzisiaj. Drugą i już najdroższą. I najdroższą ogólnie, tak, jaką można kupić. Jedną z najdroższych, bo kilka jest tych za 30, ale nie ma po prostu droższej niż 30 zł. No tutaj będziemy zdrapywać tą całą, słuchajcie, listę, tak. I będziemy szukać siódemki, żeby przypisana kwota była do wypłaty półksiężyca, żeby można było tą kwotę pomnożyć, oczywiście wypłacić, albo w ogóle planeta. To już w ogóle, słuchajcie, będzie pięciokrotność tej sumy do wypłaty, więc w ogóle
byłby naprawdę szaleństwo. No i też mamy tutaj bonus, zdrabę bonus, znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. Czyli sprawa banalna, prosta, wystarczy wydrapać, przeczytać 2 miliony złotych i słuchajcie, jechać tam pewno do jakiejś głównej kolektury, nie wiem, nigdy nie musiałem takiej wielkiej kwoty, nie musiałem, nie miałem przyjemności odbierać jakiejś dużej kwoty w zdrapkach lotto, czy w ogóle w grach losowych, ale chętnie bym się dowiedział i pojechał tam gdziekolwiek, za te 2 miliony to gdziekolwiek do Warszawy bym pojechał chętnie, słuchajcie, żeby tą nagrodę odebrać. No dobra, lecimy, lecimy, drapiemy i sprawdzamy, co my tutaj mamy. Oszukali nas, słuchajcie. Tu jest. Ale drapie, drapie, nie ma. Chmury. No niestety chmury to nie, nie wygrywają. Kwiatek niestety również nie. Słoneczko, pudło. Tornado niestety też nie. Diament. No diament często wygrywa, ale nie w tej zdrapeczce. Nie w tej zdrapeczce. Tutaj mamy 7 księżyce i planety. Takich rzeczy tutaj szukamy. Lećmy dalej. Wiśnie. Pudło. Palma. Pudło, słuchajcie. Niestety. Księżyc. Również pudło. Melon, który wygląda ewidentnie jak arbuz. To również jest pudło. Portfel. Niestety dalej nic. Kłódka. Bez wygranej. Antena nam się znalazła. No czyli już coś trochę kosmiczne. O, rakieta. No może, może to jakiś dobry znak. Wchodzimy w te kosmiczne rzeczy. Może za chwilę będzie jakaś planeta. Albo jakaś sfera niebieska pod tytułem na przykład Księżyc. Piłka. Jest kometa, ale no to dalej nie to, dalej nie to, czego szukamy. Lećmy dalej. Zegar, który wygląda ewidentnie jak budzik. Chociaż budzik też jest zegarem w sumie. Perła. Jest korona. Jest teleskop. A czy z tego teleskopu tam księżyc nie widać? Niestety, awokado widać. Awokado to na rynek ktoś chyba patrzy, słuchajcie, na jakiś targ, a nie tam w kosmos. No dobra, lećmy dalej. Jest gwiazda, czyli już bliżej, ale dalej nie. Klucz. Cytrynka. Jest plejada. Jabłuszko. Astronauta. Słuchajcie, 4 zostały. 4 już tylko zostały. Słuchajcie, to bardzo proszę, te łapeczki już daliście, ale jeżeli jeszcze nie, to teraz łapeczki, zaciśnijmy te kciuki i sprawdźmy, no bo będzie mi miło, jak coś tu wpadnie. Ja już nie mówię, ale te 3 dyszki wpadło, żeby było tylko 2 złote w plecy, to ja już naprawdę będę bardzo szczęśliwy, no ale sprawdźmy. No jest, słuchajcie, dziękuję wam, ale te kciuki zacisnęliście. No ewidentnie, widzicie, sprawdziło się, nawet nie na samym końcu. Poprosiłem, ewidentnie tam wszyscy zrobiliście łapeczki w górę, zacisnęliście kciuki i jest siódemka, słuchajcie, jest siódemka. Na pewno jakaś wygrana jest, na pewno dzisiaj nie będzie, nie będą urodziny z zerem, może będą nawet z plusem, to już w ogóle byłoby super. No nie wiemy, czy będzie plus, bo to jest siódemka, siódemkę nie mnożymy, więc może być 30, ale może być przecież 2 miliony złotych. No dobra, ale sprawdźmy jeszcze, co w tych 3 jest. Oczywiście dalej trzymajmy te kciuki, czemu by nie? Jeszcze są narty, winogronko i obcy, słuchajcie. I obcy jest jeszcze. No dobrze, mamy tutaj... A sprawdźmy sobie, co jest jeszcze w bonusie. Czy coś jest? Jest moneta, tak? No czyli nie, niestety nie. Bo tutaj powinna być jakaś kwota. Ale niestety nie ma kwoty, więc jest tylko ta siódemka. No to sprawdźmy, co tam jest, słuchajcie. To
Tym bardziej teraz zacisnijmy te kciuki, te subskrypcje, te łapeczki, naprawdę, te łapeczki myślę, to jest taki fajny, bo ja rozumiem, że nie każdemu chce się tam pisać tego komentarza, o fajnie, nie fajnie, a kiepsko ci poszło, albo fajnie ci poszło, ale naprawdę taka łapeczka wcisnąć, to jest no, nawet nie wiem ile, pół sekundy kliknięcie po prostu, więc wielkie, wielkie za to dzięki i wielka prośba i sprawdźmy, co jest pod tą siódemką. Trzy dychy, czyli zrocik. No, nie jesteśmy na plusie, ale jesteśmy na bardzo małym minusie, ale to za chwilę, bo przejdźmy do podsumowania. Dzisiaj w tym urodzinowym, słuchajcie, drapingu mieliśmy zdrapeczkę za 2 zł, za 30 zł, mianowicie Lucky 7 i Kosmiczne 7, czyli dwie zielone siódemeczki, czyli dokładnie tyle, ile kończę dzisiaj, 32. No i w tej dwójce, no niestety jest pudło, jest pustak, ale słuchajcie, chciałem powiedzieć w Lucky 7, w Kosmicznym 7 jest wygrana, a patrzcie, słuchajcie, jeszcze kontrolne trzeba sprawdzić. C, 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 mamy to. 3 razy C, czyli w Kosmicznym 7 mamy, słuchajcie, 30 zł, czyli zrocik z drapeczka z numerem 25. Chyba nie powiedziałem z tej ekscytacji, że tutaj jest drapeczka z numerem 36. Tutaj 25. No i słuchajcie, czyli wkład dzisiaj 32 zł. 30 się zwróciło. Chciałbym mieć znowu 30 lat, powiem wam szczerze. A nie, tak trochę śmieszkuję, wiecie. Po prostu trzeba zawsze na tyle, ile człowiek się czuje, nie? No. Tak, czołg, ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeszcze raz, bo naprawdę tak myślę, że to byłby taki super prezent. Te łapeczki, ta subskrypcja i jakiś komentarz. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki za takie prezenty. No i co? Dłużej was zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za oglądanie. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!